Boże, chcę prosić Ciebie teraz za wszystkich Polaków. Chcę prosić Ciebie, Panie, abyś Ty wzmacniał serca. Abyś Ty sam, Panie, sprawił, żeby Polacy doświadczyli uczuć samego Jezusa Chrystusa, aby Polacy zobaczyli takiego, jak im On jest. Ja Cię proszę, Panie, abyś przez Chrystusa zamieszkał przez wiarę w sercach Polaków, abyśmy wszyscy Polacy byli wkorzenieni, ugruntowani w Twojej miłości. I aby ta miłość, Panie, którą Polacy poznają, była miłością szczerą, prawdziwą, chrystusową. Ojcze, ja Cię proszę w imieniu Jezusa, niech Polacy otworzą swoje oczy na Ciebie. Niech Polacy otworzą serca na Ciebie. Wylej, Panie, ducha miłości swojego Syna. Wylej, Panie, prawdę, aby Polacy poznali w prawdziwy sposób, jaki Ty jesteś. Aby Polacy nie żyli w zakłamaniu, ale żyli w prawdzie, Panie, w Twoim duchu. Ja Cię proszę, aby byli całą pełnią Bożą napełnieni. Ja Cię proszę, Panie, aby doświadczali Ciebie, takiego, jakim Ty jesteś, Panie, i przez to, aby byli wzmocnieni. Przez to, Panie, aby byli mocni i silni, przez Twoją miłość, Boże. To wszystko w Tobie, Panie, w Twojej miłości, w Twojej łasce. Dlatego wołam teraz do Ciebie za wszystkich Polaków, Panie, przemień ich serca. Otwórz ich serca na siebie, na tego, jakim Ty jesteś, Panie, i daj im się poznać. To Cię proszę w imieniu Jezusa. Dobrym ojcem jesteś. Objaw im swe serce, wzmacniaj miłością swą. Objaw im to, jaki jesteś, jaki kochasz, jak prowadzisz ich. Objaw, Panie, swoją moc, prosimy Cię, wylej ducha swego nad narodem. Będzie prawdziwie ludem Twym. Mieszkaj w sercach Polaków, wzmacniaj ich mocą swoją.